Siemadero, siemadero. Taki szybki zestaw na łapkę. Jesteśmy fajnie zagrzani. Tak zwane wykonywanie jednostronne. Nie wiem, zakręcam go delikatnie. Trzy strzały na lewą. Trzy strzały, a cztery na prawą. Czwórka. Cztery. Gdzie kurwa byłeś? Gdzie byłeś, jak cię nie było? Sześć. Jajco kurwa. Mówię, gdzie byłeś, jak cię nie było? Spałem kurwa. No, srałem kurwa. Waldek musi wstawać, nie my wszyscy w łóżkach kurwa. Siedem na tą. Jeszcze. I od razu triceps. To by było finito, trzy takie podejścia, schody na prawą rękę, od trzech tam zaczynam, 3, 4, 5, 6, 7, czasami do ósemki dojdę, lewa strona tak samo, wchodzi fajna pompa, nie polecam na pierwsze ćwiczenie, ale można sprawdzić z takim lekkim przytrzymaniem w górze lewą, prawą stronę. Można później od razu przejść na młotki leżąc, tricepsy, taka najlepsza pompa wchodzi na to. Jestem po takim częściowym zmęczeniu pleców, gdyż dzisiaj mocno przykładam się na górę pleców, nie robię tam żadnych rzeczy związanych z dołem kręgosłupa, gdyż on boli, ale tak jak już powiedziałem, na to od taki całkiem inny odcinek zrobię, żeby przedstawić, jak to tam wyglądało, skąd to się wzięło, jak schodzę z tego bólu. Nie jeden z was ma ból kręgosłupa w okolicy tej dolnej części, tak, gdzie jest kość ogonowa. To później promieniuje na strony nerek, prawa, lewa, wchodzi ten strach, panika, kurwa, chyba coś z nerkami, chyba coś nie tak. Jestem po badaniach, wszystko pasuje, to jest tylko ból, który jest wywołany zbyt malutką, jak to się mówi, przy skrętach, zbyt malutką szparą między kręgami i one tam w pewnym momencie uciskają na nerwy i to boli, to promieniuje. Także łapkę radziłbym złapać z tej strony, mi łapa nigdy fajnie nie szła. Zacząłem stronami męczyć bicepsa przy takich lekkich skrętach. Jak robię młotki, robię to samo, przy czym góra, jak jestem w górnej fazie, przytrzymuję delikatnie tą rękę, żeby poczuć taką większą pompę. Opuszczam wtedy na takie 3/4, nigdy nie opuszczam do końca, żeby ta ręka była typowo wyprostowana, tylko później robię rozciąganie tej ręki, opierając się o jakieś maszyny czy kawałek ściany. Rozciągam tą rękę, ale w czasie wykonywanego ćwiczenia cały czas jest pompa, cały czas jest takie spięcie i polecam to. Kiedyś w świętej pamięci Ryczpiana polecał taki właśnie trening młotki z tricepsem, tak jak wykonywałem leżąc. Ja to robię pod delikatnym skosem, gdyż jest mi delikatnie lepiej poczuć tego tricepsa. To jest taki minimalny kąt nachylenia ławki, a nie wiem, jak tam jest na pierwszym stopniu, to mam, nie wiem, nie powiem wam mniej więcej, ile to jest stopni, gdzieś koło, myślę, 25%, coś takiego.
gdzie schodzę hantlami przy dolnej fazie pod oparcie, delikatnie bardziej rozciągając ten triceps, i przy tej górnej fazie przytrzymuję delikatnie. Nie wiem, spróbujcie na przemian. Skręty z takimi wyprostami, później wstaję, robię typowo młotki i już do tricepsa biorę łamany gryf i robię typowego Francuza. Na przemian dwa takie zestawy ćwiczeń. Serii nie liczę, jak jest dosyć, to kończę. Czasami to jest 5 serii, czasami to jest 6 serii. Tak to ma wyglądać, ja tak myślę. Pozdro, mordeczka, i może jeszcze coś nakręcimy, hejka. Jeszcze bym zapomniał najważniejsze ćwiczenie, jakie wykonuję, i róbcie je też, to jest nadchwyt. Łapiecie nadchwytem i wykonujecie delikatnie, łokciami rozjeżdżamy na boki. Dużo ludzi trzyma te łokcie przy ciele, nie wchodzi za fajnie. Na boki rozjeżdżamy i do góry z lekką fazą takiego przytrzymania. Długi gryf najlepszy do tego, chociaż trochę waży. Nie trzeba tyle obciążników nakładać, kurwa. O, dobra, usę mam wystarczy. No i nie wiem, czy łydkę dzisiaj ruszymy. Pokaż nam młodym, widać ją ciśnią, czy nie? Widać? No. A lewa? Jest coś? Widać to dobrze. Przede mnie też. U mnie jest ten ból, nie wiem. U mnie jest ten ból, że za mocno mi się przed ramię pompuje, wykonując jakiekolwiek ćwiczenia na łapki. Nawet jak robię plecy na szeroko, czy łapię jakoś na wąską uchwytem, robię cały czas. Pompa wchodzi mi tu na przedramię, nie wiem, kurwa. Jakiś papaj gen, kurwa, czy chuj wie co, skąd to się wzięło. Ale cieszy mnie to i powiem wam jedną rzecz. Odkąd ćwiczę, bo jakiś, mogę z ręką na serduchu powiedzieć, jakieś 7 lat tak konkretnie intensywnie teraz. Ćwiczę już od podstawówki, ale 7 lat tak konkretnie intensywnie. Ani razu nie robiłem przedramiona, a mam młody ile? Prawie 4 dychy na przedramieniu. 4 dyszki na przedramieniu, niektórzy tyle, kurwa, na bicepsach nie mają. Morda.